Partnerem odcinka jest Team.pl, największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych. Dom jednorodzinny położony niedaleko miejscowości Mrozy w województwie mazowieckim w powiecie mińskim, w którym wykonamy kilka prac elektroinstalacyjnych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się montażem oświetlenia szynowego, które zainstalujemy na suficie z połączonych elementów trójobwodowych tworzących prostokąt o wymiarach 3x2. Zamontowane szyny w kolorze białym wyposażymy w 12 regulowanych projektorów z wymiennym źródłem LED GU10, dzięki którym możemy dostosować oświetlenie pomieszczenia do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zapraszam na film. Odwiedziłem nasz zaprzyjaźniony sklep elektrotechniczny Team.pl. Przeglądam dostępne szynoprzewody z oferty firmy Canlux wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, takimi jak łączniki proste i kątowe oraz projektory z gwintem GU10, dające możliwość dostosowania mocy i temperatury barwowej źródła LED do pomieszczenia. Montaż zaczęliśmy od wyznaczenia odcinków prostopadłych względem punktu wyjścia, którym jest przewód zasilający. Do tego celu pomocny będzie laser liniowy. Na końcówkę dwumetrowej szyny zamontowałem element łącznika kąta prostego. Następnie z pomocą złączki połączyłem szynę o długości 2 metrów z odcinkiem metrowym i dokręciłem śrubę blokującą łącznik w szynie. Z przewodu YDY 4x1,5 zdjąłem izolację zewnętrzną. Przełożyliśmy przez otwór w złączce narożnej. Szynę przyłożyliśmy do sufitu i wyrównaliśmy z linią lasera. W oryginalnych otworach szyny zaznaczyliśmy miejsca wykonania otworów montażowych, odłożyliśmy szynę na bok i wiertłem o średnicy 6 mm wykonałem otwory pod kołki rozporowe. W otwory wsunąłem koszulki, dobiłem młotkiem, szynę przyłożyliśmy do płaszczyzny sufitu i przykręciliśmy wkrętami. Na końcówce szyny zainstalowałem kolejny łącznik kątowy. Szynę połączyliśmy z wcześniej zamocowanym elementem na suficie. Wyrównaliśmy z linią lasera. Zaznaczyliśmy miejsca wiercenia otworów pod kołki. Wiertarką z wiertłem o średnicy 6 mm wykonałem otwory. Wsunąłem koszulki, dobiłem młotkiem i dwumetrowy element przykręciliśmy do sufitu. Wyłączyłem laser liniowy. Ustawiłem w drugim miejscu tak, aby wyznaczyć prostopadłą linię na suficie względem drugiej zamontowanej szyny. Dla pewności, że po zamontowaniu kolejnych elementów na końcu połączą nam się szyny z łączką, zmierzyliśmy odległość od pierwszej szyny do wyznaczonej linii lasera oraz drugi pomiar na końcu szyny względem wyznaczonej linii. W łącznik kątowy wsunąłem dwumetrowy odcinek szyny oświetleniowej. Ołówkiem zaznaczyliśmy trzy miejsca wykonania otworów montażowych. Wiertarką z wiertłem o średnicy 6 mm wykonałem otwory pod kołki rozporowe, wsunąłem koszulki, połączyliśmy elementy szyn i wkrętami przykręciliśmy do sufitu. Z jednej strony odcinka metrowej szyny zainstalowałem łącznik, połączyłem z wcześniej zamontowanym dłuższym elementem na suficie, zaznaczyłem miejsca wiercenia, wykonałem otwory pod kołki. Dwoma wkrętami przykręciłem szynę do sufitu i wkrętakiem krzyżowym dokręciłem wkręty łącznika szyn.
Ustawiliśmy linię lasera i w taki sam sposób jak poprzednie elementy systemu szyn oświetleniowych zainstalowaliśmy ostatni odcinek połączony dwoma łącznikami kątowymi. Skróciłem przewody zasilające, pozbyłem się izolacji z końcówek żył i zgodnie z oznaczeniami podłączyłem przewody do zacisków z łączki kątowej, która pełni funkcję elementu łącznika i przyłączenia do instalacji elektrycznej. Zainstalowałem pokrywę na element łącznika i przykręciłem dwoma wkrętami. Odpakowałem reflektor szynowy Camlux Accord, odkręciłem pierścień, w gniazdo GU10 znajdujące się wewnątrz oprawy zainstalowałem źródło LED o mocy 7 W i barwie neutralnej 4000K. Podłączone źródło zainstalowałem w oprawie i dokręciłem pierścień trzymający żarówkę. System szynoprzewodów Tier N firmy Canlux składa się z szyn o długości od 1 do 2 metrów do wyboru w dwóch wariantach kolorystycznych. Do połączeń elementów i indywidualnej konfiguracji systemu oświetleniowego wykorzystujemy dostępne złączki proste, kątowe, krzyżowe, a także giętkie, pozwalające na uzyskanie dowolnego kąta. Do prezentowanego systemu szyn pasują reflektory z oferty Canlux z wymiennym źródłem GU10, a także z zintegrowanym modułem LED, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną, wyborem temperatury barwowej, a także kąta świecenia oprawy. System oświetlenia szynowego Canlux ma szerokie zastosowanie i świetnie sprawdzi się jako oświetlenie główne w domu, w biurze, sklepie, do oświetlenia stoisk i witryn sklepowych. Wszystkie użyte materiały w dzisiejszym filmie znajdziesz na platformie Team, a linki kierujące bezpośrednio do produktów znajdziesz w opisie filmu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym materiale. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, kliknij suba i dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami z prac elektroinstalacyjnych na kanale Elektroinstal TV. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!